Joe, zapraszamy. Duże brawa. Tak do końca zdaje się, nie daliśmy mu odpocząć, ale odpocznie po powrocie. Where'd we leave off? I gdzie skończyliśmy? This is a test. Tapping technique. Tapping technique? Yeah. Tapping technique's old news. You ready to go past it? Czy chcecie wyjść poza nią? How many of you read my book Zero Limit? Ile osób czytało moją książkę Zero Ograniczeń? How many are at least familiar with the story about the therapist who used a Hawaiian healing technique? A ile z was zna historię o terapeucie, który wykorzystywał hawajską technikę leczenia? Where I want to take you next is to talk about the third stage of awakening. I w tym momencie chcę przejść do trzeciego stopnia przebudzenia. Yes. Which is what? I ten stopień to surrender, czyli odpuść. Talk about the third stage of awakening, which is called. I didn't do it. To nie ja. I'm surrendering. Carefully. I'm surrendering. Odpuszczam. This okay? Can you hear me? Słyszycie mnie? All right. At some point you have to realize that you are not in control of everything that happens to you. W którymś momencie będziecie musieli sobie zdać sprawę, że nie kontrolujecie tego, co się wokół was dzieje. No, you're not a victim. That was victimhood stage one. Nie jesteście już ofiarą, bo ten stopień pierwszy już był wcześniej. Yes, you are empowered and you have more power than you ever thought before. That's stage two. Tak, macie moc i tej mocy macie dużo więcej niż kiedykolwiek wcześniej w życiu. But at some point you're going to realize that you don't control the world. Ale w którymś momencie waszego życia będziecie musieli sobie zdać sprawę z tego, że nie kontrolujecie świata. And you're going to have even more power than ever before when you actually surrender. I że będziecie mieli jeszcze więcej mocy niż kiedykolwiek wcześniej, jeżeli się poddacie, odpuścicie. Now please understand, I mean surrender in a very positive way. Także pamiętajcie o tym, że ja mówiąc odpuszczam, czy też poddaję się, mam na myśli taki pozytywny sposób. I mean surrender your ego to the divine. Ja mówię, żeby poddać się, swoje ego poddać dla otaczającego świata. So in other words, your ego is trying to run your life and isn't doing a perfect job. Inaczej mówiąc, ego stara się żyć swoim życiem i nie robi tego w perfekcyjny sposób. But God or the divine can run it perfectly. Ale też Bóg czy też ta nieskończoność nie może tego zrobić perfekcyjnie. But what you have to do is surrender to it. A to, co wy musicie zrobić, to musicie odpuścić i poddać się temu. So the story in Zero Limits is about a therapist who helped heal an entire ward of mentally ill criminals. I więc ta historia z książki Zero Ograniczeń, historia o terapeucie, opowiada, kiedy ten terapeuta pomógł wszystkim osobom chorym umysłowo, wszystkim kryminalistom, którzy mieli problemy umysłowe. You have to understand that this was a hospital for criminals who were sedated or shackled because they were so violent. I musicie zrozumieć, że to był szpital, w którym byli sami kryminaliści, którzy zostali zatrzymani, zakuci w kajdanki, dlatego że byli bardzo brutalni. And all kind of other therapists had gone there and said, I can't work here, and quit. I wszyscy inni terapeuci czy innego rodzaju specjaliści poddawali się i mówili, że oni nie mogą tam pracować. And nurses and volunteers and staff would go there, throw up their hands and quit. Lekarze, pielęgniarki, cały pozostały personel również poddawał się w bardzo krótkim czasie i opuszczał to miejsce.
And this therapist went there and said, I will try to help, but I have to do it in my own way. I ten terapeuta zgodził się, że może pójść pracować do tego miejsca, ale że musi mieć wolną rękę, chce robić to na własny sposób. And what he would do is basically work on himself. I to, co on tam zrobił, to była praca na sobie samym. Whatever he saw in the outer world, in the other people, he would assume was a problem inside him. Wszystko, co widział na zewnątrz, wszystkie problemy, które widział w innych osobach, zakładał, że to jest problem, który jest wewnątrz niego. Now, believe me, this is advanced thinking. It's got to stretch your mind more than it's probably ever been stretched before in your life. I uwierzcie mi, że to jest bardzo zaawansowane myślenie. W tym celu musicie naprawdę rozciągnąć swój umysł do takiego stopnia, w jakim on jeszcze nigdy nie był rozszerzony. You probably heard the phrase, you create your own reality. Najprawdopodobniej słyszeliście taką frazę, że każdy kształtuje swoją własną rzeczywistość. This therapist said, if you create your own reality and there's a mentally ill criminal in your reality, you helped create him too. I ten terapeuta mówił, że jeżeli tworzysz swoją własną rzeczywistość i w tej rzeczywistości jest ten chory umysłowo kryminalista, to w takim razie pomagasz mu w tworzeniu tej rzeczywistości. You didn't do it on purpose and you didn't do it consciously. Nie robisz tego ani celowo, ani świadomie. In other words, all of that attraction happened on an unconscious level. A więc inaczej mówiąc, całe to przeciąganie dzieje się na poziomie nieświadomym. And what this therapist would do was note what he felt when he saw the criminal. I to, co robił ten terapeuta, on zwraca uwagę na swoje odczucia, kiedy widział tego kryminalistę. And heal what he felt in him. I zajmował się leczeniem tego, co on czuł w sobie. As he healed what he felt in him, the patient, the criminal, got better. I w momencie, kiedy ten proces leczenia tego, co on czuł w sobie, dobiegał końca, postępował prawidłowo, kryminaliście się poprawiało. Within a few months of being there, the patient started to get off medication and started to be unshackled, unreleased. I w ciągu kilku miesięcy pobytu tego terapeuty w tym ośrodku kryminaliści mogli przestać przyjmować swoje leki. Również można było ich rozkuć. After a few more months of doing that, those patients started to be released. A po kolejnych kilku miesiącach ci pacjenci mogli opuścić to miejsce. After a couple of years, almost all of the mentally ill criminals were being released as normal and healthy. I po kilku miesiącach w zasadzie prawie wszyscy kryminaliści przebywający w tym ośrodku zostali zwolnieni z tego ośrodka jako osoby zdrowe i w pełni sił. After 4 years, the entire ward was closed. It was shut down. I w ciągu 4 lat cały ten ośrodek został zamknięty. How did he do this? Jak on to osiągnął? He used a Hawaiian healing technique. On osiągnął to wykorzystując technikę hawajskiego leczenia. And it's called Ho'oponopono. I ta technika nazywa się Ho'oponopono. Ho'oponopono. It's an ancient Hawaiian healing technique. Jest to starożytna technika hawajska. It's a clearing technique. Technika oczyszczająca. And it's based on surrender. I ona opiera się właśnie na tym odpuszczeniu. Basically, the therapist was saying, I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. A więc mówiąc inaczej, ten terapeuta mówił, przepraszam, przykro mi, kocham cię, jesteś w porządku i wybaczam ci. Proszę, wybacz mi. He's saying these four phrases over and over again in his mind. I on powtarzał te 4 zdania w kółko w swoim umyśle. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. Przykro mi, proszę wybacz mi, dziękuję i kocham cię. He's not saying them out loud. On nie mówił tego głośno. He's not saying them to another person. Nie mówił tego do drugiej osoby.
Who was he saying them to? Co on mówił do nich? He's saying them to what he calls the divine, what other people might call God. On mówił do Boga, czy też do tej nieskończoności. Basically, he is saying, I don't know how this person came or how I helped create them, but please erase and correct the problem. Więc to, co on mówił, to nie wiem, skąd przyszła ta osoba, nie wiem, jaki ma problem, jak to się stało, że ma ten problem, ale proszę, pomóż w oczyszczeniu jej, pomóż w wyzdrowieniu. So he's saying, I don't have the power myself, that divinity, God has the power to change this person. On przyznawał się, że on nie ma mocy, aby pomóc tej osobie. Wiedział o tym, że moc leży w rękach Boga, czy też nieskończoności. I ta nieskończoność może wpłynąć na zmianę. And I wrote a whole book about this called Zero Limits. I napisałem całą książkę o tym, książką Zero Ograniczeń. And I've put on 3 seminars with the therapist. I ja również przeprowadziłem 3 seminaria z terapeutami. And now I teach his method for clearing those blocks within you. I ja teraz nauczam tej metody oczyszczania się z tych bloków, blokad, które mamy w sobie. At lunch, when I was sitting with the VIP people, I was telling them the 2 techniques I use are tapping and Ho'oponopono. Podczas lunchu, kiedy rozmawiałem z osobami z sektora VIP, mówiłem im o 2 technikach, które wykorzystuję. Technice stukania, opukiwania oraz technice hawajskiej. So no matter what the problem is, if you sense a block, you don't have to know the name of the block. I chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy jakąś blokadę, blok, to nie musimy znać nazwy tej blokady. What you have to do is feel it and ask divinity to erase it or heal it. I to, co musimy zrobić, to po prostu poczuć ją i następnie poprosić Boga o to, żeby pomógł nam pozbyć się jej. You're surrendering your problem to a higher power. A więc odpuszczamy i poddajemy się z naszym problemem dla tej silniejszej, wyższej mocy. And it's as easy as saying those 4 phrases inside yourself to the higher power. I to jest bardzo proste, żeby odnaleźć w sobie tę moc i oddać się, poddać się większej, silniejszej mocy. And all those 4 phrases are again, I love you, I'm sorry, please forgive me and thank you. I pamiętajcie, że te 4 frazy to jest przykro mi, proszę wybacz mi, dziękuję i kocham cię. And you might want to write those down. I love you, I'm sorry, please forgive me and thank you. I zapiszcie sobie te 4 frazy. Proszę, przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję i kocham cię. You start from I love you. I was just going to say, he asked, does it start from I love you? It can start wherever you want it to start, whatever feels right. Tutaj padło pytanie, od czego zaczynamy? Czy zaczynamy od kocham cię? Tak naprawdę zależy to od was, od tego, co czujecie, jak dla was to brzmi najlepiej w danym momencie. It doesn't matter the order that you say the phrases in. Kolejność wypowiadania tych fraz poszczególnych nie ma znaczenia. And the therapist told me, it doesn't even matter if you feel anything when you first start saying the phrases. I terapeuta także powiedział mi, że na początku, kiedy zaczynasz wypowiadać te frazy, nie ma znaczenia, czy rzeczywiście czujesz je. What matters is that you say these inside yourself, not out loud, whatever order feels right, to God, the divine. To, co się liczy, to to, że w momencie, kiedy się je mówi wewnątrz siebie, nie głośno, to ważne jest, żeby je mówić do tego Boga, do tej nieskończoności. I do this technique all the time. Ja tą technikę stosuję cały czas. When I first started doing it, it was work. It was what? It felt like work. It felt like an effort. Kiedy pierwszy raz zaczynałem pracować za pomocą tej techniki, wykorzystywać ją, to było to dla mnie ciężkie. Czułem, że wkładam w to wysiłek, pracuję. But now I do it automatically. Ale teraz robię to automatycznie. We all have self-talk in our heads. Wszyscy prowadzimy w naszych głowach autorozmowę. And most of the self-talk is negative. W większości ta autorozmowa jest negatywna.
You know about what if up thinking, so you can change your thoughts and make them more positive. Znacie już technikę co jeśli myślenie ku górze, myślenie pozytywne, a więc możecie wpływać na autorozmowę i kreować ją na pozytywną. But this advanced technique helps you eliminate all the negative thoughts in one four phrase moment. Natomiast ta zaawansowana technika pomaga wam wyeliminować wszystkie negatywne myśli wypowiadając tylko te cztery frazy. If you notice, right now you're thinking. Zwróćcie uwagę teraz, w tym momencie, na wasze myślenia. Hopefully you're thinking something nice about me. Mam nadzieję, że myślicie sobie coś miłego o mnie. Or something nice about the seminar. Albo coś miłego o tym seminarium. You're thinking something positive. Że myślicie coś pozytywnego. But I also know you can't tell me your next thought. Ale ja również wiem o tym, że nie jesteście w stanie powiedzieć mi waszej następnej myśli. This is important. I to jest ważne. You can tell me your thought after it occurs to you. Możecie powiedzieć mi o waszych myślach dopiero w momencie, kiedy one się u was pojawią. But you can't predict your own next thought. Ale nie jesteście w stanie przewidzieć, jaka będzie kolejna myśl. Where are your thoughts coming from then? No więc skąd pochodzą te myśli? The thoughts are coming from your unconscious programming, from your mind. Myśli pochodzą z tego nieświadomego programu w naszym umyśle. And that programming, if you remember what we talked about this morning, has negative beliefs and limitations in it from generations past. I tak jak mówiliśmy rano o naszym nieświadomym programie, to pamiętacie, że on zawiera informacje, przekazy, które są podawane z pokolenia na pokolenie od wielu lat. So without awareness, you can sit there and practice positive thinking. A więc teraz jako takie ćwiczenie się uświadamiające możecie usiąść i ćwiczyć pozytywne myślenia. But there are thoughts buried in your unconscious that are just going to keep bubbling up. Ale w waszej nieświadomości są negatywne myśli, które cały czas wychodzą, pojawiają się. You can't stop those thoughts. I nie jesteście w stanie ich zatrzymać. The nature of the mind is to keep creating thoughts. Bo taka jest natura umysłu, tworzenie myśli. So how do you clean up the thoughts so that they start being very pure and very positive as they're coming up automatically anyway? A więc jak można oczyścić swój umysł, aby te myśli, które się i tak będą pojawiały, były pozytywne, były dobre? In other words, you have to surrender because you're not controlling your thoughts. Innymi słowy, musicie się poddać, dlatego że nie kontrolujecie swoich myśli. You're not controlling where your thoughts are coming from. Nie kontrolujecie tego, skąd te myśli pochodzą. After the thoughts appear in your mind, you have choice about what to do with them. Oczywiście, kiedy się już myśli pojawią w waszej głowie, macie wybór, co z nimi zrobić. But I'm trying to help you with something more powerful and deeper than what most people out there have ever heard of. Ale ja chcę wam pomóc z czymś o wiele bardziej silnym i skutecznym, z czymś, o czym większość ludzi w ogóle nie słyszała. And what that is all about is this Hawaiian healing technique. I o co tu chodzi? To jest właśnie ta hawajska technika lecznicza. Basically, you're asking God to clean up the mess. A więc zwyczajnie prosicie Boga, aby posprzątał bałagan w waszej głowie. So when you say the four phrases, I love you, I'm sorry, please forgive me and thank you, what are you actually saying? A więc jeżeli wypowiadacie te cztery frazy, przykro mi, proszę, wybacz mi, dziękuję i kocham cię, to tak naprawdę co mówicie tymi zdaniami? When you say I'm sorry, you're not saying that you specifically did anything. Kiedy mówicie przykro mi, przepraszam, to nie oznacza, że tak naprawdę coś zrobiliście złego. You're saying, I'm sorry, I wasn't aware. Mówicie, przepraszam, że nie byłem świadomy. I'm sorry, I was unconscious. Mówicie, przepraszam, że nie wiedziałem. I'm sorry, I don't know where the thoughts came from. Mówicie, przepraszam, nie wiedziałem, skąd ta myśl przyszła. I'm sorry, I don't know how I attracted this person or this problem. Przepraszam, nie wiem, jak przeciągnąłem tę osobę, ten problem. You say, please forgive me. Mówicie, proszę, wybacz mi. Please forgive me for not being aware. Proszę, wybacz mi za tą nieświadomość.
Please forgive me for whatever programming is in my unconscious mind from even my family generations back. Proszę wybacz mi za ten nieświadomy program, który jest w moim umyśle, który jest w nim od wielu pokoleń wstecz. So you're not saying I'm sorry or please forgive me because you directly did anything wrong. A więc nie przepraszacie i nie prosicie o wybaczenie dlatego, że celowo zrobiliście coś złego. It's an apology because of being unconscious. Są to przeprosiny za to, że byliście nieświadomi. And when you say thank you, a kiedy mówicie dziękuję, you're saying thank you God for taking care of this programming. To mówicie dziękuję Boże, że zająłeś się tym programem nieświadomym. You're saying thank you for erasing the problem. Dziękuję za oczyszczenie mnie z tego problemu. You're saying thank you for removing the limiting beliefs. Dziękuję za usunięcie ograniczających poglądów. You're saying thank you for returning me to a state of wholesomeness. State of what? Or naturalness. Dziękuję za przywrócenie mnie do stanu naturalności. When you say I love you, a kiedy mówicie kocham cię, you are reconnecting to God who is love. To łączycie się ponownie z Bogiem, który jest miłością. At the heart of everything, behind all of your problems, is a connection to God that is nothing but love. W waszym sercu, poza wszystkimi problemami, jest połączenie z Bogiem, które jest niczym innym, tylko miłością. When you say I love you, you're merging with the divine. Kiedy mówicie kocham cię, to zespajacie się z tą nieskończonością. Another secret is that if you only said I love you, you can change your life. I kolejny sekret wam zdradzę. Poprzez mówienie kocham cię, możecie zmienić swoje życie. If you walked around silently in your mind saying I love you, I love you, I love you, I love you all day. Jeżeli będziecie chodzić i sobie cicho w umyśle powtarzać przez cały dzień kocham cię, kocham cię, kocham cię. People would wonder about the smile on your face. Ludzie będą się dziwić, że cały czas się uśmiechacie. But you would send out a vibration that would attract magic and miracles back to you. Ale również będziecie wysyłać na zewnątrz wibracje, które przyciągną do was magię i cudy. This whole third stage is about surrendering to God. Cały ten trzeci etap poświęcony jest poddawaniu się Bogu. It's about erasing the ego and the ego's limitations within you. Dotyczy on oczyszczania naszego ego i limitacji ograniczeń, które są wewnątrz nas. So basically what you're doing is you have a problem because you feel off in some way. A więc chodzi o to, że macie problem dlatego, że czujecie go w pewnym stopniu w sobie. And as you feel that, you start to say the phrases like a prayer to God. I kiedy czujecie ten problem, wtedy zaczynacie wypowiadać te frazy. To jest tak jak modlitwa do Boga. And you repeat it. I powtarzacie. In whatever order feels right. Powtarzacie tyle razy, ile czujecie, że jest odpowiednie. I tend to say I love you, I'm sorry, please forgive me and thank you. I ja zazwyczaj powtarzam te cztery frazy: kocham cię, przepraszam, dziękuję i proszę wybacz mi. I've heard the most amazing stories from people who use this one technique. I słyszałam naprawdę zadziwiające historie od wielu osób, które wykorzystywały tylko tą jedną technikę. People who had relationship problems didn't try to change the other person. They would just sit and within themselves, say the four phrases, and then the other person would somehow change. Osoby w związkach, które miały problemy w tej relacji, często posługiwały się tą techniką i nie starały się zmienić drugiej osoby, tylko powtarzały w umyśle, w głowie te cztery frazy. The person that taught the therapist this technique was a woman who helped heal his child of a skin disease. I kobieta, terapeutka, która uczyła tej techniki, nauczała jej, to była kobieta, która za jej pomocą pomogła swojemu dziecku pozbyć się choroby skóry. And he went there skeptical. He didn't believe that this woman could help heal anybody. The child, yes? Yes. Natomiast to dziecko było bardzo sceptyczne, nie sądziło, że taka technika może pomóc w czymkolwiek, w wyleczeniu kogokolwiek. Yet the woman who practiced this technique helped heal the therapist's
child of the skin disease. Natomiast kobieta, która ćwiczyła tę technikę, wykorzystywała ją, pomogła w wyleczaniu tej choroby skóry tego dziecka. And of course the greatest story of all is of the therapist who helped heal the entire ward of mentally ill criminals. I oczywiście najciekawszą, najfajniejszą historią jest ta historia terapeuty, któremu udało się wyleczyć wszystkich kryminalistów w zakładzie. So in other words, in stage two you have more power and it feels wonderful. But there's this stage where you can have access to what I'll call nuclear power. A więc oczywiście w stopniu drugim macie więcej mocy, tworzycie tę moc, ale gdy przechodzicie do trzeciego stopnia, to tej mocy macie jeszcze więcej. To jest tak jak energia jądrowa. How many of you have a big issue that you'd like to remove in your life? A big problem or block? Ilu z was ma jakiś problem, jakąś poważną kwestię w waszym życiu, którą chcielibyście usunąć? Yeah. And how many wanted to raise their hand but was too embarrassed? A ile osób nie chciało unieść ręki, ponieważ było to zbyt żenujące? All of us at one point or another have some sort of problem that we're wrestling with. Oczywiście wszyscy mamy pewnego rodzaju problemy, które nas ograniczają. Have you ever noticed that very often the same person has the same problem over and over and over again? A zauważyliście pewnie, że bardzo często te same osoby mają te same problemy i one się cały czas powtarzają. And they might watch The Secret 200 times. Wtedy mogą oglądać Sekret 200 razy. Or they might read books many, many times and practice techniques many, many times, but the problem is still there. I one mogą również czytać wielokrotnie książki i wykorzystywać różnego rodzaju techniki, ale problem nie znika. The problem's still there because the beliefs keeping it alive are in the unconscious mind. Problem jest cały czas obecny, dlatego że poglądy, które wspierają ten problem, są zakotwiczone w nieświadomym umyśle. So how do you get into the unconscious mind? A więc jak dotrzeć do tego nieświadomego umysłu? For me, this Hawaiian healing technique is the easiest way to do it. I dla mnie osobiście ta technika hawajskiego leczenia jest najprostszą metodą. I'm doing it right now as I'm talking to you. I ja robię to teraz. W tym momencie ją ćwiczę, kiedy mówię do was. I'm saying the four phrases as I'm looking out over you. Mówię te cztery frazy, patrząc na was. I'm saying I love you. Mówię, kocham was. I'm sorry. Przykro mi, przepraszam. Please forgive me. Proszę, wybaczcie mi. And thank you. I dziękuję. Why am I doing this? I dlaczego to robię? I'm trying to clean anything inside of me that would prevent you from feeling this love in this moment. Ja teraz staram się oczyścić całe moje wnętrze, jakiekolwiek poglądy, jakiekolwiek postawy, które mogłyby uniemożliwiać wam poczucie tej miłości w tym momencie. This moment is the miracle. Ten moment jest cudem. Too many of us are looking for the next moment. Zbyt wiele osób patrzy w przyszłość do kolejnego momentu. We're thinking about later. Mówią o tym, co będzie później. Or we're thinking about tomorrow. O tym, co będzie jutro. Or we're thinking about the next job, the next person, the next sale, whatever. Albo myślą o kolejnej pracy, o kolejnej osobie, o kolejnym wydarzeniu. All you have is this moment. Ale wszystko, co macie, to ten moment. The past is gone. Przeszłość minęła. The future isn't here yet. Przyszłości jeszcze nie ma. All you have is now. I wszystko, co macie, to teraz. But almost nobody is here now. Ale prawie nikt nie potrafi żyć teraz. I'm saying I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, so I can be here now with you. I ja wypowiadam te cztery frazy. Przepraszam, przykro mi, proszę, wybacz mi, dziękuję i kocham cię po to, aby być tutaj teraz z wami. And the more I heal myself, the more I influence all of you and heal all of you. I czym bardziej wpłynę na siebie, tym bardziej mogę wpływać na was i leczyć was. If you read Zero Limits, my book, you know in the back that the therapist said that as I heal myself, everybody who reads my book will be healed. I ci z was, którzy czytali moją książkę, to wiedzą, że terapeuta powiedział, że tak jak ja się czuję, pisząc moją książkę, tak będą się czuli wszyscy czytelnicy, czytając ją. You are all a mirror reflection of what's in me. Wy wszyscy jesteście odzwierciedleniem tego, co jest wewnątrz mnie. So as I clean my mirror, a więc jeżeli ja oczyszczę moje wnętrze, all of you get better. To wam wszystkim się poprawi.
So I'm doing this to help you. A więc ja robię to po to, żeby wam pomóc. Whatever the problem is that you have in your life, or the belief, or the block, you can heal it with these four phrases. A więc jakikolwiek problem macie w waszym życiu, jakakolwiek blokada istnieje w was wewnątrz, możecie jej się pozbyć za pomocą tej metody. In a minute I'm going to invite you to close your eyes. Think of a problem that you may be having or something you're wanting to attain, but it hasn't been coming to you, and I'm going to invite you to say those four phrases. Za chwilę poproszę was, abyście zamknęli oczy, abyście pomyśleli o jakimś problemie, który was nęka, czy też o jakimś celu, którego nie możecie osiągnąć, i wtedy poproszę, żebyście powiedzieli te cztery frazy. And I want you to notice how it feels inside, whether the problem disappears or if it gets smaller, if you feel differently. I następnie poproszę was, abyście zwrócili uwagę na wasze odczucia, jak się czujecie, czy ten problem może zmniejsza się, znika, czy w jakiś sposób na was oddziałuje. But before I do that, I want to know if I'm clear. Do you have any questions or comments? Ale zanim wykonamy to ćwiczenie, chciałbym się upewnić, czy wszystko jest jasne, czy macie jakieś komentarze, pytania? He says all of this is based on the assumption that there is the divine. Padł tutaj komentarz, że wszystko to opiera się na założeniu, że mamy tę nieskończoność tego Boga. Yes. Tak. He says, what if you do not believe? A co jeżeli ktoś nie wierzy? Yes, that's right. Whoever said that. What if you do not believe? I will clean on that. Jeżeli nie wierzę, to należy to oczyścić. I will do the four phrases on that. Ja będę mówić cztery frazy dotyczące tego właśnie poglądu. Meanwhile, I invite you to go through this experience as a skeptic. I w międzyczasie poproszę cię, abyś wykonał to ćwiczenie jako sceptyk. For you or anybody else thinking like that, instead of saying that you're surrendering to God, say you're surrendering to nature. I dla ciebie, czy też dla wszystkich innych osób, które podobnie myślą, mam taką radę, abyście nie myśleli, że poddajecie się Bogu, tylko poddajecie się naturze. For me, it's a major ego trip to think that I'm in control of the world. Dla mnie to jest taki trik mojego ego, które myśli, że kontroluje świat. And so what I know is that there is a force or a being or a nature, whatever you want to call that, that is keeping me alive, it's breathing air through me and life through me, and doing it the same through you. I ja wiem o tym, że jest jakiś Bóg, jakaś nieskończoność, jakaś siła, czy też natura, która przesyła przeze mnie energię, pozwala mi oddychać i żyć. I również w waszym przypadku tak jest. I've had people tell me, I didn't believe this would work, and I didn't believe in God. Znałam takich ludzi, którzy mówili, że nie wierzą, że to będzie działało, i oni także nie wierzyli w Boga. But I did the four phrases anyway because you told us to. Ale takie osoby mimo to wykonały tę technikę ćwiczenia z czterema frazami, dlatego że tak było zalecone. And a problem they had disappeared. Następnie problem, który mieli, zniknął. And inside they connected with a force that they didn't know how to describe. A wewnątrz siebie doznali połączenia z pewną siłą, której nie potrafili opisać. But again, I invite you to do it as a skeptic. Just Ale see what happens. Znów mówię, zrób to ćwiczenie jako sceptyk, zobacz, co się stanie. If nothing else, consider it a moment or two of quiet meditation. Uznaj to jako taką chwilę na krótką, cichą medytację. Won't hurt a thing. Anyone to nie będzie bolało. Any other questions or comments? Czy są jakieś inne komentarze, pytania? How often do you use this technique for one problem? You have many issues. You should do it for one day, four. Yeah. Jak często wykorzystujesz tę technikę dla jednego problemu? Jeżeli mamy kilka problemów, to jak często się nimi zajmujemy? Ile razy powtarzamy te frazy? You do it whenever you are aware of the problem. Wykorzystujemy tę technikę zawsze wtedy, kiedy uświadamiamy sobie problem. And here's even a better secret. I tutaj jest jeszcze lepszy sekret. You should do it even when there isn't a problem. Powinieneś wykorzystywać tę technikę także wtedy, kiedy nie ma problemu. First, it keeps you in contact with a higher power. Po pierwsze, pomaga ci ona w utrzymaniu kontaktu z wyższą mocą. And then second,
It paves the way for your future moments to be at peace. A druga rzecz, którą ta technika robi, to że odkrywa drogę do przyszłości, aby w przyszłości żyć w pokoju. So in other words, it'll clear your path through life as you keep saying it. A więc innymi słowy, oczyszczasz swoją drogę przez życie, jeżeli mówisz te cztery frazy. Good. A final question or thought or comment about this? Czy jeszcze jakieś komentarze, pytania? You can say these words thinking about one problem or about every problem. You can think about all of the problems as one feeling. So in other words, if there's a feeling, I'm sorry. You can think of them all because that's what's there for you right now. You don't have to name all of the feelings or all of the problems. Just feel the big ball of unpleasant experiences. Pytanie było takie, czy jeżeli mamy kilka różnych problemów, to o każdym problemie myślimy oddzielnie i tę technikę stosujemy dla każdego oddzielnie, czy jakoś łączymy te problemy? I odpowiedź. Ważne jest, żeby poczuć te problemy. Nie trzeba ich nazywać, nie trzeba opisywać każdego uczucia, każdego problemu dokładnie. Ważne jest, żeby uświadomić sobie je, poczuć je jako taki cały wór problemów i wtedy zastosować technikę jak do jednego, jako do całości. You don't have to name the problem. You don't have to say anything out loud. Just feel what you're feeling and say the four phrases to what you feel is God. Nie musisz nazywać tego problemu, nie musisz mówić na głos o nim. Ważne, żebyś poczuła to, co czujesz, wypowiedziała cztery frazy i połączyła się z tą wyższą siłą. So go ahead and close your eyes. W takim razie teraz zamknijcie oczy. Be aware of either a problem or a block or a negativity in your life. Uświadomcie sobie jakiś problem, jakąś blokadę, czy też negatywne myśli występujące w waszym życiu. Just take whatever floats into your mind. Niech to będzie cokolwiek, co przyjdzie wam do głowy. And as you sit with that feeling, i jak teraz macie już w głowie to uczucie, just slowly, mentally start to say the phrases. Powoli, w umyśle zaczniecie powtarzać cztery frazy. Just repeat them. Powtórzcie je. I'm sorry. Przepraszam. Please forgive me. Proszę, wybacz mi. Thank you. Dziękuję. I love you. Kocham cię. And you can say them in any order. Możecie mówić je zawsze. And just repeat them. I powtarzajcie je. And allow yourself to feel whatever is there. I pozwólcie sobie na odczuwanie tego, co się pojawia w was. I love you. Kocham cię. I'm sorry. Przepraszam. Please forgive me. Proszę, wybacz mi. And thank you. Dziękuję. And I'll be quiet for a moment while you do that. Ja teraz zamilknę na chwilę, a wy wykonujcie to dalej. Whenever you want, you can stop. Keep saying it silently if you like, even as you listen to me. Kiedy będziecie gotowi, możecie zakończyć. Możecie także powtarzać w umyśle po cichu te frazy, nawet kiedy mnie słuchacie. This is almost like a secret poem that puts you in touch with God. To jest prawie jak sekretny wiersz, poemat, który pozwala wam utrzymać kontakt z Bogiem. I normally don't even use the word God, but I thought it would be appropriate for this audience. Normalnie nie wykorzystuję tego słowa Bóg, ale wydało mi się ono odpowiednie, biorąc pod uwagę was jako publiczność. Because I think you're more spiritually advanced and more self-aware. Dlatego, że wy jesteście bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o tą spirytualność, duchowość. Would anybody like to share what took place in that just a couple minute of exercise? Czy ktoś ma ochotę się podzielić tym, co się wydarzyło podczas tych kilku minut tego ćwiczenia? I was doing this up here as you were doing it there. Ja to ćwiczenie wykonywałem tutaj w momencie, kiedy wy je wykonywaliście także. And I was feeling myself relaxed. I ja czułem się rozluźniona. And I was feeling my limiting beliefs dissolve. Ja czułem, jak moje ograniczające poglądy
rozpuszczają się, rozpraszają. And as I look out, I see some people have tears in their eyes. Jak spojrzałem, nawet zauważyłem, że niektórzy mają łzy w oczach. And I'm just curious, does anybody or who would like to share what this was like? I jestem ciekaw, czy ktoś miałby ochotę się podzielić doznaniami, jak to było? Yes. I'm familiar with the exercise, and for the first time in my life, I saw beautiful colors, blue, indigo, and violet, and I felt absolutely safe. Oh. Znam to ćwiczenie. Teraz, kiedy je wykonywałam, to poczułam się zupełnie bezpiecznie i zobaczyłam wspaniałe kolory w moim umyśle. Niebieski, fioletowy i indygo. And those colors are very spiritual, protective colors. You probably already know. A te kolory są to bardzo duchowe, spirytualne kolory i o tym pewnie wiesz. Pierwszy raz, kiedy wypowiedziałem te słowa w moim umyśle, poczułem się poruszony. To było niesamowite. I naprawdę prawie się rozpłakałem. I zazwyczaj, jak zamykam oczy, to przed oczami wyobraźni pojawiały mi się różne sceny, ludzie. Natomiast teraz, gdy zamknąłem oczy i wypowiadałem te słowa, to widziałem kolory. To była biel, odcienie szarości. That's beautiful. Piękne. Teraz czuję się rozluźniony, ale także podekscytowany, pełny energii. That's a good place to be, relaxed and full of energy. To jest naprawdę dobre, aby być rozluźnionym, pełnym energii. So this is all in the stage that I'm calling surrender. To wszystko jest etapem, który nazywam poddaniem się, odpuszczeniem. But there's a fourth stage. I mamy jeszcze czwarty etap. And I want to briefly tell you about the fourth stage before I tell you about the seven ways to attract money. I jeszcze krótko teraz omówię ten czwarty etap, zanim przejdziemy do siedmiu kroków przyciągania pieniędzy. Now, if you read my book Zero Limits, you saw that I talked about three stages of awakening. Jeżeli czytaliście moją książkę Zero Ograniczeń, to na pewno zauważyliście, że tam opisuję trzy etapy przebudzenia. And I'm often hesitant to talk about the fourth stage. I oczywiście nie mówiłam do tej pory o czwartym stopniu. Because I wonder how will people feel when they hear about this. I zastanawiam się, jak ludzie się poczują, kiedy usłyszą ten czwarty stopień. But wherever I've talked about the fourth stage so far, people have been very open-minded, even though they don't always understand it. Ale dotychczas, kiedy opowiadałam o tym czwartym stopniu, spotykałam się z takim otwartym umysłem i z chęcią przyjęcia tego, nawet jeżeli ludzie tego nie rozumieli. Who knows about the fourth stage from some of my later material or from a talk I gave? Of course you do. Kto z was zna ten czwarty stopień przebudzenia z jakichś moich wcześniejszych materiałów czy z innych źródeł? Oczywiście ty go znasz. So we go through stages of awakening in our life. A więc przechodzimy przez etapy przebudzenia w naszym życiu. So we come in unconscious. We're victims. A więc pojawiamy się na świecie nieświadomi, czy też pojawiamy się jako ofiary. At some point, if you're lucky, you wake up to empowerment, stage two. I w pewnym momencie życia, jeżeli mamy szczęście, to przebudzamy się do kolejnego etapu, tworzenia mocy. As you go through life, at some point, even in stage two, you'll realize you don't have all the power and you'll have to go to stage three, surrender. Natomiast w trakcie swojego życia odczuwamy tą moc, mamy tą moc, tworzymy ją, ale w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego i wtedy wchodzimy w etap trzeci, czyli poddajemy się. And as you go through that third stage of surrender, i w trakcie, kiedy przechodzimy przez ten trzeci etap poddania, by grace, something wonderful could happen. To poprzez łaskę może stać się coś wspaniałego. And I'm saying this on purpose. It happens by grace. I mówię to celowo, że to się staje poprzez łaskę. Earlier this morning I said that I was trying to make myself awaken. Dzisiaj rano mówiłem o tym, że staram się przebudzić. But it's ironic because you can't make yourself go into stage four.
Ale tak jak mówiłem, nie można zmusić się, nie można chcieć wejść w ten czwarty stopień. But you can prepare yourself for it. Ale możecie się przygotować na niego. So what is stage four? Czym jest ten czwarty stopień? This is where you are, what I call awakened. To jest to, co ja nazywam byciem przebudzonym. And I don't just mean that your eyes are open like they are now and you're awake. I to nie oznacza tylko takiego przebudzenia w sensie otwarcia oczu, że już jesteście obudzeni. I mean something far, far, far more powerful. Ja mam tutaj na myśli coś o wiele bardziej potężnego. At the VIP lunch today, I think I used the phrase, when you're awakened, God lives and breathes through you. Dzisiaj podczas lunchu z osobami z sekcji VIP myślę, że użyłam takiego sformułowania, iż gdy jesteśmy przebudzeni, to Bóg żyje i oddycha poprzez nas. The divine at that point is awake in you. W tym momencie Bóg, nieskończoność jest przebudzona wewnątrz was. For me, the whole purpose of life is for us to awaken to our divinity. I dla mnie celem naszego życia, wszystkich ludzi, jest przebudzenie się w kierunku tej nieskończoności, boskości. When I was thinking about what's the best way to describe this to you here in Warsaw, Poland. I kiedy zastanawiałem się, jaki będzie najlepszy sposób opisania tego dla was w Polsce, w Warszawie. And I was trying to think who is a great example of somebody who went into stage four. I zastanawiałem się nad tym, jaki przykład mógłbym podać osoby, która jest właśnie w tym stopniu czwartym. Do you know who came to mind? Wiecie, co mi przyszło do głowy? John Paul. Jan Paweł. Last year I saw a movie called Carl. W zeszłym roku widziałem także film zatytułowany Carl. And the subtitle is The Man Who Became Pope. I podtytuł brzmi Człowiek, który został papieżem. And I started watching it and I was in tears by the end of it. Zacząłem oglądać ten film, a pod koniec miałem oczy pełne łez. It revealed a man who so prepared himself for awakening that when it came, he was right there to accept it. To była historia człowieka, który był gotowy na przebudzenie. Był tak gotowy, że gdy się ono pojawiło, on był w stanie je zaakceptować. I think we are all destined for that kind of awakening. Ja myślę, że naszym wspólnym przeznaczeniem, każdego z nas, przeznaczeniem jest właśnie to przebudzenie. I think that he is a perfect example of what it looks like when you're awakened. I ja myślę, że on jest doskonałym przykładem tego, jak to jest, kiedy rzeczywiście doświadczamy przebudzenia. It doesn't mean you'll become a priest. I to nie oznacza, że zostajemy księdzem. It doesn't mean you'll become a pope. To nie oznacza, że zostajemy papieżem. It means that the divine will live through you in your role in life. Oznacza to, że boskość będzie żyła poprzez ciebie w twoim życiu. Yes. 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 Pytanie brzmi, czy to przebudzenie, o którym tutaj rozmawiamy, jest w jakimś stopniu podobne do buddyjskiego oświecenia, czyli oczyszczenia tego ego? Yes, it is exactly the same thing. Tak, to jest dokładnie to samo. I don't use the word enlightenment because some people have associations with it that are limiting. Ja nie wykorzystuję, nie używam słowa oświecenie, dlatego że u niektórych osób budzi ono pewne złe skojarzenia, ograniczenia. And I often don't even use the word God because of the same reason. People have limitations and baggage on the word. I ja również nie wykorzystuję słowa Bóg z tych samych powodów, dlatego że wzbudza ograniczenia. But in this crowd, I felt that you were open-minded enough and spiritually advanced that I can say God and awakening and even enlightenment here. Ale tutaj poczułem wśród was, że jesteście wystarczająco zaawansowani, otwarci na to, żeby wykorzystać to słowo Bóg i nawet słowo oświecenia. When you're awakened, it doesn't mean you stop living or you stop working or you stop loving. Gdy doświadczacie przebudzenia, nie oznacza to, że przestajecie kochać, przestajecie żyć czy też pracować. What drops away is the illusion of separation. To, czego się pozbawiamy, to iluzja separacji. You no longer think that it's you against the world.
You stop thinking, yes? You no longer think it's you fighting the world or against the world. Już nie myślicie, przestajecie myśleć, że walczycie ze światem. You actually merge with the divine and it breathes through you. Tak naprawdę wchodzi się w związek z nieskończoną boskością i ona oddycha poprzez was. Now again, this is material that I have not talked about with most audiences. I znów podkreślam, że to nie jest temat, który poruszam na większości seminariów z większością ludzi. But I love all of you and I am giving you the best of what I have. Ale ja was kocham i dlatego chcę wam przekazać to, co najlepsze, co posiadam.